Jeżeli klient sobie życzy, to sprawdzamy też przyspieszenia między biegami, znaczy na poszczególnych biegach między na przykład 80-100 na trzecim czy na czwartym biegu, no w zależności od skrzyni biegów, tak, bo to różne skrzynie, różne przełożenia. No na każdym jesteśmy w stanie to przeprowadzić dokładnie indywidualnie, co do kilometra i od ilu do ilu, na którym biegu chcę sprawdzić sobie, więc nie ma takiego problemu, żeby, to też pokazuję, tutaj tam na hamowni będę miał standardowo od 0 do 100 i 0-200, mam wbudowany taki moduł, też mogę to tam przestawić, 1/4 mili. Ale no nie o to chodzi w tej chwili, nie chcę rozwijać tam tych tematów, chodziło mi o to, chcę opowiedzieć tylko jak wygląda każde auto, czyli sprawdzenie stanu technicznego przed tuningiem, mechanicznie, elektronicznie, no i zrobienie logów, tak, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby sprawdzić, czy to auto nadaje się w ogóle do chiptuningu, bo tak jak mówiłem i będę to zawsze powtarzał, ja wolę nie zrobić, jeżeli auto jest niesprawne do końca, wolę nie zrobić. Czasami jest tak, że wychodzi niesprawność dopiero po programie, dlatego że, no to wiadomo, staramy się sprawdzić najpierw, czy nie ma pomyłki w programie, ale czasami jest tak, czy tam jakaś tam już pompa nie dawała, czy zawór któryś na listwie przy dieslu, czy sprężarka była słaba, no to wszystkie te rzeczy oceniamy i dopiero wtedy przed i ewentualnie po, bo tak jak powtórzę się jeszcze raz, wolę nie zrobić, żeby klient później nie mówił mi, że to, o proszę pana, przez pana program się coś panu popsuło. Nie, bo auto już było wysłużone. Czasami program potrafi, ale to tylko czasami, pokazać tą usterkę szybciej, a bardzo często to jest tak, że auto ma problemy przed programem, a klient o tym nie wie, no albo nie zwracał na to uwagi, albo... Więc dla mnie główną zasadą jest to, żeby to dobrze zdiagnozować, żeby zdiagnozować, a nie zgadywać, przed i po, żeby być pewnym i świadomym i z czystym sumieniem móc klientowi, proszę pana, będzie pan zadowolony, będzie pan jeździł, a nie wgrać tylko i niech się dzieje wola nieba, a później takie auto do mnie przyjeżdża z problemami na naprawę, bo tam był filtr zapchany i turbinę upaliło, tak? Na przykład z zapchanego filtra. No i takich przykładów można dwoić, troić i jest ich wiele, dlatego warto to sprawdzić przed, żeby uniknąć tak niezadowolenia klienta, problemów. Dla mnie to też jest stres, a ja nie lubię się już stresować, ja już się w życiu nastresowałem i naużerałem, więc mnie to już nie jara, ja wolę nie zrobić, a pracy mam bardzo dużo, więc wolę nie zrobić tego, po prostu zrobić inne auto, zrobić coś w nim innego niż z kimś się użerać, dlatego żeby później mi wmawiał, że proszę pana, to jest pana wina, co nie, bo pan mi źle zrobił. Więc to nie, to u mnie takich rzeczy. U mnie się czeka, dlatego że wszędzie się czeka, jak się idzie do lekarza, się czeka, jak się idzie do kogokolwiek, na fachowca się czeka i tu też się czeka, bo ja to wolę zrobić wolniej, a dokładniej. I tyle, takie mam podejście do tego. A już ocenicie sami, jak kiedyś przyjedziecie do mnie na program, czy będziecie zadowoleni z usługi, no to tyle w temacie. Jadę robić logi, później zrobię jakieś przebitki z tego, zrobię przebitki z hamowni, jak hamowałem, bo nie ukrywam, muszę sobie, kamerę mam, tylko coś tam z nią było nie halo, żeby taką porządną, bo nagrywam to z telefonu i zrobię na pewno kiedyś lepszy film jakościowo, żeby podczas wrzucić wszystko, nagrać, jak ja to robię w czasie jazdy, żeby taki a la teledysk sobie zrobić, to się headlight nazywa, tak, żeby jak to wygląda. Od A do Z. Na razie chciałem powiedzieć dla tych, co tam niektórzy mi pisali, pytali, jak to wygląda, więc wrzucam i zrobię. Później też postaram się nagrać jeszcze, jak będę, no już dzisiaj jak skrzynię odczytywałem, tam wrzuciłem, ale jeszcze będę robił w tym samochodzie silnik, więc też postaram się nagrać jakiś filmik, jak będę sterownik. A teraz w tym aucie można zrobić po OBD i po benchu. Dla mnie wyjęcie z tego sterownika zajmuje 3-4 minuty, więc ja wolę zrobić po benchu, bo zrobię zawsze sobie kopię zapasową sterownika z promem i z fleszem pełnym, tak? Więc w razie
cokolwiek kiedy by się działo, to klient do mnie zawsze może wrócić i powiedzieć, proszę pana, sterownik mi się popsuł, a ja mam jego stary, oryginalny program, nie trzeba później kodować żadnych kluczyków, skrzyń biegów, kombinować, jeździć do ASO, tylko przyjeżdża do mnie, bierze jakikolwiek sterownik z o tym samym numerze i ja wgrywam mu kopię, bo bez problemu w większości w tej chwili Audi, Volkswagenów, BMW, Volvo, tam Citroenów, Peugeot, to te sterowniki są klonowalne, tak? No zdarzają się takie, co jest ciężko, ale też damy sobie z tym radę. To jest tylko kwestia, że troszeczkę to potrwa, żeby te obszary znaleźć i żeby tam ktoś mi pomógł przy tym. I też damy radę, tak? Tylko trzeba wtedy, tak jak mówię, poczekać i, i też się da zrobić, tak? Jak ktoś chce na już, no to płaci duże pieniądze, jedzie do ASO i tam go leczą. No a jak ktoś chce troszeczkę taniej, i, no to czeka, tak? To tyle. Będzie następny filmik, będę kontynuował. Pozdrawiam.